Cześć, witam Was na kanale Piłkarska Jedenastka. Ja nazywam się Krzysztof Muszyński, a tym razem zapraszam Was do wysłuchania wywiadu, który nagrałem w tym tygodniu z bramkarzem o niezwykle silnym charakterze. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest legendą Zagłębia Lubin, zaś obecnie z zawodnikiem oraz kapitanem Korony Kielce, Konradem Forenzem. Tym samym przenosimy się z gdańskiej kanapy na kielecką kanapę. Miłego oglądania! Cześć, witam serdecznie. Zacznijmy od tego Zagłębia. Spędziłeś tam 12 lat. Co było podłożem aż tak długiej przygody w jednym zespole? Przede wszystkim cierpliwość i udowodnienie wielu osobom, że jestem osobą wartościową i no, nie poddawanie się od tego. Zawsze od małego już to miałem wryte w środowisku moim, że mimo wszystko, mimo kłód pod nogi, mimo ciężkich czasów, mimo czasami no niezbyt łatwej sytuacji, nigdy się nie poddawaliśmy i to jest motto mojego grona, gdzie się wychowaliśmy i tak to zostało do dzisiaj, bo zasady i wartości, które za mało lata mieliśmy wpojone, to zostało to do dzisiaj. Często w dzisiejszych czasach to się dziś potrafi u ludzi zagubić, ale zasady i wartości, jakie mam od małego, są niezmienne. A jako osoba z Dolnego Śląska jeszcze bardziej ceniłeś sobie możliwość reprezentowania Zagłębia? Dokładnie, no przyszedłem jako młody chłopak z Ławy do Zagłębia. Też to była troszkę ciężka ścieżka, ponieważ no, Ława to jest gdzieś tam teren Śląska-Wrocław i ja jako młody chłopak musiałem przyjść do Zagłębia i po prostu udowodnić, że nie to skąd pochodzisz, a to jak się prezentujesz na boisku i jak oddajesz serducho, świadczy o tobie. I to też do kibiców mówiłem od początku, że żeby na to patrzyli, na to, bo to jest najważniejsze, żeby patrzeć, jak oddajesz serducho za dane barwy i za klub na boisku, a nie tak naprawdę co mówisz, no bo nie liczą się słowa, a czyny na boisku. I myślę, że tymi czynami po prostu zasłużyłem sobie, że po tych latach, mimo wszystko, nawet jak ostatnio graliśmy z Zagłębiem, to o mnie pamiętali i to mimo, że no ja ich gościłem, można powiedzieć, u siebie tutaj na ziemi kieleckiej, to Zagłębie pamiętało, przypomnieli sobie o mnie, zawołali mnie i to było miłe, że mimo upływu lat dalej o mnie pamiętają. Po takim czasie spędzonym w tej drużynie to chyba nie było dla ciebie łatwe spotkanie. Nie, no nie ukrywam, że to tutaj to już było spokojniejsze. To pierwsze, jak jechaliśmy do Lubina, no to były takie fajne emocje, bo tak naprawdę przez 12 lat to ja wszystkich gościłem, a tym razem ja przyjechałem jako gość i to było coś innego. Takie fajne, inne emocje, jak wyszedłem, wróciłem po dwóch latach, tak? Dwa lata były niecałe, jak już nie było mnie w Zagłębiu. No i wróciłem, można powiedzieć, do domu, 12 lat tam spędzonych, fajny okres, dużo fajnych znajomości, nie ma co ukrywać, że no tam też dużo swojego zdrowia zostawiłem i fajne jest to, że ludzie o tym pamiętają. Czyli w tej twojej rodzinnej miejscowości bardziej ludzie trzymali za Śląska? Tak. No Ława to gdzieś tam za Zagłębiem się mało osób gdzieś trzymało, wiadomo, moi bliscy, no i nie ma co ukrywać, że koledzy, z którymi gdzieś tam się wychowałem, no to trzymali za mnie kciuki, mimo wszystko, nieważne skąd pochodzisz, ważne, że tam jesteś i się rozwijasz i to jest najważniejsze, że pod tym względem do dzisiaj się wspieram. Mam wrażenie, że w ogóle jesteś osobą, w zasadzie najlepszym przykładem na to, że ciężka, konsekwentna praca przynosi efekty, bo przecież w Zagłębiu dopiero debiutowałeś po 6 latach, a później wywalczyłeś praktycznie zamurowałeś bramkę na cały sezon miedziowych. Dokładnie, no to myślę, że ta cierpliwość właśnie popłaciła, wielu się poddało na moim miejscu i no po prostu nie rywalizowało, nie czekało, mnie bywało różnie, bo zanim byłem pierwszym bramkarzem, to zaczynałem jako trzeci, potem czwarty, potem gdzieś wypożyczenia i no myślę, że nie, próba charakteru, nie ma co ukrywać, szkoła życia, próba charakteru, którą myślę zdałem, nie oblałem tego testu i nawet czasami, jeżeli tutaj mi się zdarzył okres, że gdzieś nie grałem, siedziałem, no to nie było tak, że po prostu się sfochowałem, czy obraziłem, nie wiem jak to nazwać, bo uważam, że bramkarze to powinni się wspierać i ta wspólna właśnie praca, bo tak naprawdę nie wiadomo, w którym momencie dostaniesz szansę, wyjdzie na dobre i te tak jakby ta praca, te treningi, a boisko, no to trzeba po prostu potem to wszystko udowodnić. A jak wspominasz te derbowe konfrontacje ze Śląskiem Wrocław? Jaki charakter towarzyszy tym derbom? Fajna sprawa, bo no to są mecze o takiej jeszcze wyższej adrenalinie, że kibice mówią o tych spotkaniach, gdzieś tam jak to spotkanie się przybliżało, no to cały czas ta otoczka, ludzie w klubie, właśnie kibice na mieście coraz bardziej o tym mówią, tym bardziej jeżeli to się zbliżało, że graliśmy ze Śląskiem, to ode mnie z regionu też dużo osób się odzywało,
zbliżał się fajny mecz i fajne jest w tym wszystkim to, że po prostu życzyli mi zdrowia i nie wygra lepszy. I to jest fajne, że nie było takiego czegoś, że nie wiem, ty to musisz przegrać, ty to musisz wpuścić, tylko po prostu no, baw się dobrze i trzymamy kciuki, żeby zdrowo to skończył, a nie wygra lepszy. No, to uważam, że w ferworze właśnie walki tego wszystkiego to jest w sporcie piękne, że mimo tego, że wiadomo, no jest dużo gdzieś tam takich niezbyt przyjemnych relacji między klubami, to po prostu no mimo wszystko życzyli mi dobrze. Aż mi się przypomniały słowa Łukasza Gikiewicza odnośnie tego, że piłkarze Śląska po przegranych derbach nie pokazują się na mieście. Zamiedzą było podobnie? Znaczy, no jest tak, że myślę, że to zależy od ludzi, jakie mają podejście. Ja mam takie, nie oceniam innych, ale mam takie podejście, że nieważne co się wydarzy, no to jeżeli dałeś siebie 100% na boisku i po prostu tego dnia ktoś był lepszy, czy nawet jeżeli przytrafił się błąd, no to dlaczego mamy chować głowę, jak to się mówi, jak struś, czy w murach, czy to jak struś ziemię, tylko po prostu, no skoro dałeś siebie maksa, coś ci nie wyszło, no to pracujesz, no jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Wiadomo, że błędy się zdarzają i piłka nożna to gra błędów, a wygrywa po prostu lepszy albo ten, który sobie zapracował na to, że ten fart jest z tobą. A powiedz proszę, co było sekretem drużyny, która w sezonie 15-16, mimo że byliście Beniaminkiem, to kurczę, na koniec sezonu znaleźliście się w pierwszej trójce. To było, jak to się mówi, ciężko jest znaleźć na to coś, po prostu to coś, co zjednoczyło nas wszystkich. Mieliśmy taki moment, że klub spadł do pierwszej ligi, gdzieś Zagłębia to już był naprawdę klub mistrz Polski jeszcze w przeszłości. Dokładnie tak, dlatego no to było na pewno dla klubu, dla ludzi taki duży, duży szok, ale daliśmy radę i dźwignęliśmy to wszystko. Budowaliśmy drużynę tak naprawdę na nowo, wróciło dużo chłopaków, Arek Woźniak, Adi Błąd, którzy są no, wychowankami rodowitymi, bo ja jestem tak naprawdę przyszywany, bo jestem ukształtowany przez Zagłębie, ale wychowany w Oławie. I dlatego no było to coś właśnie, co ciężko jest to czasami nazwać, bo tego się nie da opisać, to po prostu się dzieje i to się działo na bieżąco. Mieliśmy fajną grupę ludzi, dużo doświadczonych zawodników jak Łukasz Janoszka, Łukasz Piątek, Krzysiu Janus, naprawdę no takie grono, że ci młodzi chłopacy, którzy dopiero wchodzili do tak naprawdę piłki seniorskiej, to tak naprawdę teraz są na niezłym poziomie, czy Krzysiu Piątek, czy Filip Jagieło, czy Jarek Kubicki, czy Jarek Jach, no to oni tak naprawdę wszyscy dopiero zaczynali, stawiali pierwsze kroki, a się okazało, że po latach oni stanowią o sile wielu zespołów i myślę, że to jest chyba najlepszy przykład tego, że ta chemia i to właśnie coś, ci starsi zawodnicy, ja byłem akurat tym teoretycznie jakby łącznikiem, gdzieś tam trener mówił, że będę kapitanem zespołu, to też był taki fajny dla mnie znak i sygnał, że te cechy i to, co robię po prostu na co dzień, mimo tego, że dopiero zaczynałem po 6 latach pierwsze występy w ekstraklasowym, znaczy no pierwszoligowym najpierw w Zagłębiu, no to czy ma to wszystko sens, że ja się nie zmieniam. Kto mnie zna od lat, to wie, że taki, jaki byłem za mało lata, to mimo tego, że gdzieś tam czasy uczą, Człowiek gdzieś tam lata ubywają, nowe doświadczenia, to mimo wszystko ja się nie zmieniam. Mhm. Czyli byliście generalnie, podsumowując, mega zgraną paką. Tak. I na boisku, i poza stanowiliśmy o sile, spotkania rodzinne, tego typu rzeczy. To było nieważne, czy właśnie się wygrywało, czy noga się powinęła, to mimo wszystko my byliśmy w tym wszystkim razem. No i to nas potem właśnie dało ten taki bodziec, że po pierwszej rundzie nie było tak kolorowo tak naprawdę, bo mieliśmy chyba trzecie miejsce. Przed nami była Wisła Płock i Termalika, ale no w drugiej rundzie no to zasłużyliśmy na Rycerzy Wiosny i skończyliśmy bez porażki i tam mnóstwo zwycięstw. Dlatego to bardzo cieszy, że później ten kolejny krok, europejskie puchary, właśnie niesamowita przygoda, medal na szyi, no to coś takiego, co mógłbym tylko pomarzyć. Wiadomo, każdy oglądając mały chłopak, ja tak samo chciałem być tak jak ci w telewizji. I w jakimś tam stopniu mi się tak udało. Zawsze obserwowałem Artura Boruca, to był zawsze wzór do naśladowania dla mnie i jego ta właśnie charyzma. To już takie właśnie pozaboiskowymi takimi rzeczami, no to ta charyzma właśnie mi imponowała i zawsze uważałem, że
to też jest krok, w którym można pomóc zespołowi i też staram się dążyć tą drogą. Tak jak wspominałeś, dzieliłeś szatnię z Krzysztofem Piątkiem w Lublinie i powiedz, czy już wtedy miałeś takie przeczucie, że Krzysiek będzie w stanie zrobić karierę na zachodzie? Był niesamowicie pracowity. Dużo godzin po treningach poświęcał na to, żeby kształcić swoje umiejętności, poprawiać swoją skuteczność, a miał tego nosa od zawsze do strzelania bramek, bo potrafił się znaleźć tam, gdzie piłka spadła i to udowodnił w polskiej lidze. No i potem i w reprezentacji i właśnie dalej cały czas radzi sobie w Serie A, dlatego no to jest fajne, że nie osiadał na laurach, tylko po prostu pracował systematycznie. Mieliśmy też sztab trenerów, którzy na każdym kroku pozwalali zawodnikom też właśnie indywidualnie pracować nad tym, co potrzebują. Byli otwarci na pracę i właśnie to wszystko się połączyło w taką całość, że efektem były puchary, był medal, awans i naprawdę przede wszystkim no, fajny styl. To myślę, że z tego okresu to jeden z lepszych okresów Zagłębia Lubin w historii i no, fajnie być częścią, że brałem w tym udział, bo nie ma co ukrywać, że już minęło parę lat, a dalej się gdzieś tam o tym wspomina i mówi i to jest tym wszystkim fajne. A która z jego cech na treningach tobie jako bramkarzowi najbardziej utrudniała życie? No właśnie miał tą czutkę, że potrafił się znaleźć, jak na przykład był jakiś strzał w kozioł, piłkę sparowałem, wydawało mi się, że sparowałem dobrze, a nagle na przykład on potrafił dołożyć łyżwę i mi strzelić i właśnie no tego nos i głowę miał też dobrą, że naprawdę potrafił niby z sytuacji, w których nie powinien strzelić, no uderzyć w taki sposób, że jednak mi, mimo tego, że nie obciąłem paznokci, to brakło. Waszym trenerem wówczas był Piotr Stokowiec. Na temat tego trenera wśród piłkarzy są podzielone zdania, niemniej, no nie ukrywajmy, w każdym klubie, w którym był, osiągnął mniejszy czy większy sukces. Jak układać się w współpracy z tym szkoleniowcem? No, tak naprawdę trener Stokowiec dał mi szansę w Zagłębiu, że tyle lat czekałem, no gdzieś tam on powiedział, że ja będę tą jedynką i jeżeli sobie zapracuję na to, żeby być nią dłużej, no to po prostu nią będę. I był bardzo dobrym trenerem, że przełożył to wszystko na zespół i nie ma co ukrywać, że no zrobiliśmy przy nim fajny wynik i myślę, że to jest chyba taki pokaz jego pracy. Nie? A czy to był trener, który trzymał was w ryzach i o jakimś gwiazdorzeniu nie było mowy? Nie, no myślę, że mieliśmy taką grupę ludzi, że tam gwiazdorstwo to nie było, tylko był monolit i tym zwyciężaliśmy, bo bardzo mi się tamten okres przypomina z tym, co tworzymy teraz tutaj w Kielcach, bo mimo, no tam byliśmy naprawdę bardzo zżyci i ten, a tutaj na boisku też stanowimy po prostu jedność i tą jednością można pokonać nawet obecnego mistrza Polski, dlatego myślę, że udowadniamy to na każdym kroku. Bardzo mi to przypomina właśnie to na boisko, ta praca, to zaangażowanie, to podejście, te czasy właśnie z Lubina. No to, co mi imponuje najbardziej w waszej grze, to, że nawet no, był tu ostatnio Raków Częstochowa, ale nawet Legia Warszawa, my z Legią Warszawa na początku sezonu, wy po prostu podchodzicie do każdego tak samo, po prostu no, nie uginacie się i no, robicie swoje. No dokładnie tak, no, trener Kuzera jasno powiedział, po prostu mamy być sobą i nie bać się nikogo i też miałem takie zawsze podejście, że tak naprawdę ktoś powie ciężkie mecze, nie wiem, my mamy teraz terminarz Raków, potem mamy Piast Gliwice, potem mamy Lech Poznań i Widzew Łódź, no to mówi się ciężko, tak naprawdę no to są najlepsze mecze, bo no po to gramy właśnie i uprawiamy ten zawód, żeby mierzyć się z najlepszymi i nie ma co ukrywać, że no fajnie, że teraz udało się gdzieś tam opóźnić tą fetę, bo nie ma co ukrywać, no Raków zasłużenie wygrał i zdobył to Mistrzostwo Polski i my tylko pokazaliśmy, że no jednak są drużyny, które potrafią im utrzeć nosa i to uważam, że zasłużyliśmy na to swoją nieustępliwością, determinacją i tym, że ich bardzo zaskoczyliśmy, bo w pierwszej połowie uważam, że ich bardzo zdominowaliśmy. Właśnie mi kiedyś fizjoterapeuta Lechii Gdańsk opowiadał, że szatnia najbardziej się cieszy właśnie na takie mecze z Legią, z Lechem, a nie z rywalami, oczywiście nikomu nic nie ujmując, no z dołem tabeli. No ale nie ma co ukrywać, no tak też mogli popatrzeć o nas, tak, bo my jesteśmy w dole tabeli, my jesteśmy korona, ale no,
w tym roku przede wszystkim u siebie udowodniliśmy, że to jest twierdza Kielce, która jeszcze, mam nadzieję, do końca sezonu już nie będzie zdobyta, bo tutaj właśnie te ściany, ta otoczka, ci ludzie są z nami. Od momentu, jak tu przyszedłem, to bardzo mi to zaimponowało, bo ludzie tutaj, no to była pierwsza liga, byliśmy gdzieś tam jednym z faworytów do awansu, do ekstraklasy, ale to, że jest się nim na papierze, to jeszcze długa droga, żeby to udowodnić na boisku, bo nie zawsze wszystko idzie w parze. I tutaj ludzie, nawet mimo tych słabszych okresów, gdzie mieliśmy takie momenty, że się naprawdę potknęliśmy i my zawodnicy sami to czuliśmy, to ludzie mówili, że nic się naprawdę nie stało i to nie było tylko, że to powiedzieli i obrócili się na pięcie, tylko naprawdę nas wspierali w tym wszystkim i dlatego myślę, w takich trudach sięgnęliśmy na swoje szczyty, w tym barażu zrobiliśmy coś takiego, co no, pamięta się na całe życie i teraz przełożenie to na Ekstraklasę, gdzie po pierwszej rundzie byliśmy już przez wszystkich, nie ukrywam, nie przypominam sobie osób, które oprócz nas, naszych rodzin i naszych kibiców wierzyło w koronę. I właśnie fajne jest to, że teraz oczywiście jeszcze nie mamy utrzymania, ale no jesteśmy na dobrej drodze, żeby to utrzymanie zrobić. A powiedz proszę, czy bramkarz w wieku 30 lat jeszcze rozwija jakieś elementy w swojej grze, czy skupiasz się stricte na podtrzymaniu wysokiej dyspozycji? No dyspozycja to jedno, bo gdzieś tam bagaż doświadczeń jest bardzo istotny i pomaga w wielu sytuacjach, a przede wszystkim zachowanie spokoju i takiego właśnie momentu, żeby wiedzieć, w którym trzeba na przykład pomóc zespołowi. Mówię teraz akurat o bardziej cechach wolicjonalnych, że to bardzo pomaga na boisku i z tym wiekiem to naprawdę czuję sam, że nie przez przypadek się mówi, że bramkarz jest jak wino, bo tak sam czuję po sobie, że lata upływały, nie zawsze do końca grałem, ale mimo wszystko ten spokój zawsze zachowywałem i tą cierpliwość, co potem starałem się przełożyć na zespół, a jeśli chodzi o takie właśnie umiejętności stricte bramkarskie, to jak najbardziej, bo w każdym wieku jesteśmy w stanie, czy to w sporcie, czy też poza sportem, jakieś inne dziedziny podnosić się i nie wiem, nawet jeśli chodzi o naukę, o różne rzeczy, nigdy nie jest za późno i na każdym kroku można naprawdę wyciągnąć cenną lekcję, tylko trzeba właśnie przede wszystkim, no tak jak na samym początku wspomniałem, no nie poddawać się i wierzyć w to wszystko, że naprawdę się uda, a wszystko jest na wyciągnięcie ręki. A propos tej wiary, przychodząc 2 lata temu do korony, wiedziałeś, że tak szybko powrócisz do tej naszej piłkarskiej elity? No nie ma co ukrywać, że no po to tu przyszedłem i reszta chłopaków, która była w szatni, no to wszyscy byli tylko i wyłącznie skoncentrowani, zdeterminowani, żeby wygrać tą ligę i no i wrócić tam, gdzie miejsce korony, bo właśnie od pierwszego mojego kroku tutaj w tym klubie to dało się, wszystko było ekstraklasowe, naprawdę, tylko ciężki moment był klubu, ale bardzo dobrzy ludzie w tym klubie, którzy funkcjonują do dzisiaj, wiedzieli, jaka jest droga, mimo tego, że była bardzo kręta, bardzo wyboista, to stawiał ten klub naprawdę, że może się mierzyć jak równy z równym z mistrzem Polski i to jest fajne, że cała wiara, ci ludzie, ci fanatycy są też z nami na każdym kroku, bo myślę, że to, że na prawie każdym spotkaniu u nas jest około 10 tysięcy ludzi, no to jednak pokazuje, że ta wiara w tych ludzi jest i tak samo było w pierwszej lidze, że naprawdę ci ludzie przychodzili i wierzyli w tą koronę. A co wpłynęło na to, że złapałeś naprawdę super dyspozycję po mistrzostwach świata? Znaczy, myślę, że to tak zbiegło się chyba w czasie ze wszystkim, ale nie ukrywam, że no praca, cierpliwość i to wszystko no popłaca. No, trzeba po prostu cały czas robić tą swoją robotę i mimo tego, że nie zawsze się gra, nie zawsze jest tak kolorowo, to po prostu cały czas dążyć do tego i udowadniać swoją wartość na każdym treningu, bo jeżeli tylko na chwilę się zagapimy i odpuścimy, no to ten jeden krok może decydować o tym, że potem trener sobie pomyśli, tak, no to skoro odpuściłeś, to nie ma dla ciebie miejsca i dlatego na każdym kroku staram się tego zęba udowadniać, że cały czas jestem w gazie, jestem pod prądem, no teraz zdrowie akurat nie pozwala, ale jak już tylko będzie odrobinę lepiej, no to wróci od razu to, czego mi na chwilę obecną brakuje. Chciałbym ci bardzo podziękować za tą wartościową rozmowę, myślę, że dużo przesłań takich
skierowanych też do młodych widzów. Myślę, że teraz czego mogę Ci życzyć? Przede wszystkim zdrowia i tego Ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.